Kopia słynnego kota niklowej z Fatry. Kotek, tak zwana harmonijka z PRL-u. Pamiętam, kotki, pieski, w ogóle się tym nie chciałem bawić. Uważałem, że to były ohydne zabawki, jak byłem dzieckiem. Jeszcze taka armata była, harmonijka, uderzało się i piłeczka wyskakiwała. Jak ktoś ma, to bardzo chętnie przyjmę zdjęcia do kolejnych wycen. Natomiast ten kotek jest uszkodzony, obgryzione uszko, pewno jakiś inny kotek albo piesek się do tego dobierał. Natomiast nawet w takim stanie to jest około 200 zł. Ostatnio sprzedał się za 290, ale biały. Widzimy tutaj, te oczy są trochę inaczej zrobione niż te słynna kopie, bo słynny kot niklowej swatry, gdzie tamten kot to rzeczywiście w stanie idealnym około 1000 zł. Ten to 200, pewno napiszecie, że mniej. Sami oczywiście możecie się wypowiadać w komentarzu. Jeżeli ktoś posiada jakieś harmonijki, zabawki, to chętnie przyjmę zdjęcia do wycen. Witajcie na 22 już wycenie przedmiotów z PRL-u. Dzisiaj 15 świetnych naprawdę pozycji, dużo zabawek nadesłanych przez moich widzów. Kontakt do mnie w razie wysyłania zdjęć przedmiotów PRL-u do wyceny znajdziecie w opisie. Fajnie, jak będziecie komentarze pisać od numeru pozycji. Ceny są uśrednione, uogólnione. Zaczynamy! Przepiękny zegar Metronu z lat, wydaje się, 70-80. On właśnie pasuje do takiej kuchni z tamtej epoki. Aż taka żółć z niego bije, wiecie, słońce, nawet w jesienne dni to aż cieszy oczy. Słoneczko, może miał imitować słońce, albo słonecznik, bo w środku widzimy takie wzorki, te cyfry są w takich kwiatach, więc może to miał być słonecznik. Metron widziałem nawet po 30 zł, może sobie właśnie za taką kwotę kupię, bo chciałbym nawet taki zegar. Nie wiem, czy ten działa, bo w sumie nie wiem, nie pamiętam, już dość dawno został mi wysłany. Jest świetny, bardzo mi się naprawdę podoba. I tutaj trochę popłaczę, ale na początku zapałki PRL-u, Czechowice, Dziedzice przeważnie. Słuchajcie, miesiąc pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej, no to były czasy, 1950 rok. Cena około 10-15 zł, ale to jest tylko około wstępnie, ponieważ tam widziałem, czasami są droższe, czasami tańsze. Więc nie wiem, od czego to zależy, bo nie siedzę w zapałkach. Gimnastyka poranna to zdrowie. Natomiast Czechowice, Dziedzice to jest miasto obok mnie. Ta wytwórnia zapałek nie istnieje, a nie dlatego, że ekonomicznie nie wydalała, tylko ludzie woleli kupować zapałki w nowych hipermarketach, a te zapałki nie nadają się do niczego. Dzisiaj jak weźmiecie takie stare zapałki, to ona się od razu zapali i od jednej zapałki, jak umiecie, to ognisko rozpalicie. Te zapałki z popularnych sieci z tym insektem logo, to słuchajcie, kurczę, to jest jakieś nieporozumienie naprawdę. I tutaj wow, świetna wyścigówka. Spójrzcie, 37 centów na 19, kurczę, duży pojazd. Prawdopodobnie to jest spójnia, ale nie wiem. Tutaj potrzebuję waszej pomocy. Jak ktoś rozpoznaje, to niech mówi. Nawet nie mogę za bardzo aukcji znaleźć. Wyceniam 30-50 zł, ale to może być błędna wycena. Natomiast właśnie, jeśli ktoś ma jakąś wiedzę na temat tej fajnej wyścigówki, no w przedszkolu na pewno była furora, no to niech pisze mi w komentarzu. Pozycja 338. Komplet choinkowy Polam, no właśnie, tam potem, im bliżej świąt, jak nie wiecie, to jeszcze tylko 3 miesiące i będą Mikołajki, już będzie po. I słuchajcie, to im bliżej świąt, tym te komplety są droższe, teraz są tańsze, natomiast to właśnie ceny około 50-100 zł w listopad, grudzień, tak to się oscyluje. Proporczyki, tu mi wysłałeś więcej, ale na razie wziąłem tylko 3. Niechorze, Kołobrzeg, Świnoujście, no ktoś lubił sobie wczasować nad morzem, na pewno bardzo fajne miał wypoczynki w czasy, być może to były jeszcze w czasy pracownicze, jak to było modne w tamtych latach. Proporczyki, ceny około 10-20 zł, ale to również jest w zależności, co jest na proporczyku, bo czasami naprawdę duże kwoty padają. Takie przeciętne mi się wydaje, że to właśnie taka cena. Teraz pytanie do was, kto mi powie, do jakiego silnika, do jakich samochodów był olej silnikowy Extra 10U? Czekam na wasze odpowiedzi w komentarzach. Takie buteleczki, myślę, że to 5 zł około. Pamiętam je dobrze. Dzisiaj jeszcze gdzieś tam, powiem wam, ostatnio gdzieś taką znalazłem. Szedłem gdzieś przez jakiś las i kurczę, leżała jeszcze taka butelka. Ciekawe, ile to się będzie rozkładać, zanim to się całkowicie zniweluje w przyrodzie, pewno z 500 lat. I coś, co mnie mega fascynuje, koty, tutaj leżący kot, bądź leżąca kotka, przepraszam, no tak mi się napisało, Bogucice, projektant ten sam Mieczysław Naruszewicz, co w Ćmielowie. I praktycznie pozycja chyba jest ta sama, nie mam zdjęcia z przodu, a szkoda, bo tutaj nogi chyba są inaczej, aczkolwiek nie jestem
pewien, kto się zna, niech mnie tutaj sprostuje. Cena około 1200-1500 zł na chwilę obecną. Kocica przepiękna po prostu. Dziękuję. Pamiętajcie, bez waszych zdjęć nie ma odcinków. Po prostu kto ma jakieś takie porcelanki, bogucice, ćmielów, to zapraszam do wysyłania zdjęć. A tu jest takie zdjęcie, słuchajcie, krakowiaka, pani w Holandii gdzieś kupiła na targu staroci. Pamiętajcie, jest dużo osób, kupują na targach staroci za granicą i przywożą do Polski rzeczy z PRL-u. Natomiast ten krakowiak szukałem, niestety 20-30 zł, popularny bardzo z Ceperi. No szkoda, ale fajnie i świetnie wygląda. I kapiszon, przyznajcie się, kto z was nie chciał mieć kapiszona w młodości i strzelać z niego tak zwany korkowiec, no coś świetnego, słuchajcie, odpustowy korkowiec. No tutaj cena 20-30 zł, może trochę na wyrost, bo widziałem po 40, ale takie nówki pomalowane, nówki, nie wiem, czy ktoś nie robi, przemalowuje. Natomiast tutaj dwustrzałowy, no to już rządził, wiecie, na podwórku ktoś miał jednostrzałowy, a tu ktoś wyszedł i miał dwustrzałowy, to już wiadomo, był szefem. No i pamiętajcie te czasy, pamiętacie te czasy. To było coś fajnego, były różne korkowce. Jak macie, no to chętnie wysyłajcie, bo pistolety to też bardzo fajne były zabawki w PRL-u. Bardzo fajne zegarki Związku Radzieckiego, Molnija. Poczytałem trochę na forach, słuchajcie, jest dużo kopii. Dużo jest jakichś cen, widziałem po 300-400 zł. Fajnie tutaj te wilki z tyłu grawerowane. Natomiast właśnie też tam się wypowiadali na tym forum, że po 30-50 zł na rynku idzie kupić. Nie znam się na takich zegarkach kieszonkowych. Kto ma jakąś wiedzę, no to chętnie niech napisze pozycja 345. A tutaj jedno chyba z ciekawszych znalezisk mojego widza, karta żywnościowa i spójrzcie, październik 45 roku, województwo śląsko-dobrowskie. Kategoria trzecia, miesiąc październik 45 rok. Na początku tak do tego podeszłem trochę luźno, ale sprawdzałem i nawet po 160-170 były licytacje, trochę inne karty, inne województwa. I czy tylko ja widzę, że tutaj tylko dwa razy w miesiącu się należy mięso? Chyba kiedyś tego mięsa rzeczywiście jedliśmy mniej. Dzisiaj to już jest tylko przemysł mięsny. A tutaj przede wszystkim były ziemniaki, kasze, mąka pszenna. No kurczę, jeżeli ktoś ma pojęcie, to niech pisze. No i kochany zezolek, słuchajcie, ja mam czerwonego, pomarańczowo-czerwone, a tutaj brązowy, są różne kolory. Wiem, że zielony jest najdroższy. Jeżeli ktoś posiada zezolki i inne kolory, bardzo bym prosił o wysyłania zdjęć. Pomoże mi to w dalszej mojej twórczości. A te wszystkie, większość tych zabawek dzisiaj to wysłała mi jedna pani i jutro w sobotę właśnie, bo dzisiaj w piątek to kręcę, będzie tam polecenie tego kanału pani tej, co mi wysyłała te zabawki na Instagramie, więc kto ma Instagram, to zapraszam. I świetne te misie, teraz mi się bardzo podobają. I gąsienica, dżownica, robak, zezolek, to jest też zezolek PRL-u, ale ten akurat jest bardzo nisko wyceniany, idzie kupić naprawdę tanio, nawet za dyszkę. No, ale świetny, świetny, również wysłany od tej pani, co zezolek. I młynek do kawy, produkcja bielsko-biała, to czyli u mnie rodzinne strony, bardzo znany właśnie, świetny, cena około 20-30 zł, ale widziałem w idealnych stanach po 99 wystawiane, nie wiem, czy to ktoś kupuje za tyle. I słuchajcie, wszystkim dziękuję bardzo za zdjęcia, pamiętajcie, bez waszych zdjęć nie ma tych odcinków. Tu już wam wyświetlają wcześniejsze odcinki od 1 do 21. Zapraszam, pozdrawiam i do następnego. Hej!